Witajcie, drodzy widzowie. Dziś jestem w Krakowie, dawnej stolicy Polski, i dzisiaj przejdziemy sobie śladami pewnej starożytnej cywilizacji, której kolorami narodowymi był biało-czerwony. Nosili skarpetki do sandałów i byli, można powiedzieć, troszkę ksenofobami, niechętnie nastawionymi do innej nacji. Bynajmniej nie mówię tutaj o starożytnych Lechitach, a oczywiście o starożytnych Egipcjanach. Zapraszam do obejrzenia materiału. Pierwszym obiektem na naszej egipsko-krakowskiej trasie będzie Muzeum Archeologiczne, mieszczące się w Starym Mieście, mniej więcej w połowie drogi z rynku na Wawel. Co ciekawe, jest najstarszą tego typu placówką w Polsce, gdyż muzeum powstało już w 1850 roku. Na początku nosiło nazwę Muzeum Starożytności i zostało powołane przez Krakowskie Towarzystwo Naukowe. Chociaż nie zawsze znajdowało się ono w budynku dawnego klasztoru, na ulicy Senackiej 3, gdzie znajduje się do dzisiejszego dnia. Jednak tutaj nie skupiamy się na historii owego muzeum, a dokładnie na jego staroegipskich zabytkach. Śmiem twierdzić, że oprócz słynnej, monolitycznej rzeźby światowida ze Zbrucza, najatrakcyjniejszymi zabytkami w owym muzeum są właśnie zbiory egipskie. Są one bardzo różnorodne, od sarkofagów i mumii, przez przedmioty codziennego użytku, aż do obiektów kultowych. Są im poświęcone 3 sale. I na moich nagraniach dokładnie zobaczycie każdą z nich. Przy czym na wstępie przepraszam za jakość nagrania i pomimo, że wypożyczyłem do tego celu bardzo profesjonalny aparat cyfrowy, to po pierwsze było tam ciemno, przez co ciężko się to wszystko nagrywało, a po drugie sam nie za bardzo znam się na takim sprzęcie. Jednak myślę, że nagrania są na tyle dobre, że da się je oglądać. Całość wystawy staroegipskiej nazywa się Bogowie Starożytnego Egiptu, a prezentowane na wystawie zabytki pochodzą głównie z 3 kolekcji. Pierwsza to sarkofagi z wykopalisk El Gamhut, przeprowadzonych w latach 1907-1908 przez polskiego egiptologa pochodzącego z Krakowa, Tadeusza Smoleńskiego, o którym wspominałem w filmie o Anubisie. Był to pierwszy polski egiptolog, a także był uczniem samego słynnego Gastona Maspero, uważanego za jednego z ojców egiptologii. Sam Tadeusz Smoleński działał z ramienia Cesarstwa Austro-Węgier, jako że naówczas tereny Małopolski były pod zaborem austro-węgierskim. Na drugą kolekcję składają się znaleziska pochodzące z wykopalisk polskiego badacza Hermana Junckera w Gizie w 1913 roku. Trzecia i największa kolekcja to dar żołnierzy samodzielnej brygady strzelców karpackich walczących podczas II wojny światowej w Egipcie, którzy stworzyli tak zwane Muzeum w Plecaku. Cała galeria sztuki egipskiej mieści się na pierwszym piętrze budynku muzeum. W krakowskiej kolekcji oprócz mumii ludzi możemy także zobaczyć mumie zwierząt, m.in. sokołów, ibisów i kotów, a także tak zwane mumie zbożowe, które są dosyć wielką rzadkością i wbrew temu, że nazywamy je mumiami, wcale nie były zabalsamowanymi zwłokami, wręcz przeciwnie, były to obiekty kultowe, wytwarzano je z mułu nilowego, wymieszanego z nawilgoconym jęczmiennym ziarnem. Taką masę napełniano formę o kształcie antropomorficznym, czasem w kształcie sokoła, zazwyczaj raczej w kształcie mumii, bądź zmumifikowanego Ozyrysa, stąd też nazwa mumie zbożowe. Po stwardnieniu owijano je lnianymi bandażami nasączonymi żywicą, zupełnie jak prawdziwe mumie.
Często przednią część głowy takiej mumii przyozdabiano maską, zrobioną zwykle z wosku, rzadziej ze srebra. I tak wykonaną mumię wkładano do drewnianego sarkofagu, często malowanego. Mumie zbożowe wykorzystywano jako figurki rytualne w czasie festiwalu religijnego Ozyrysa w 4 miesiącu po Ory Ahet. A następnie wraz z sarkofagiem umieszczano w wydrążonych w skale specjalnych dla nich stworzonych komorach grobowych. W okresie XIII dynastii mumie zbożowe wkładano także do grobowców faraonów, gdyż sądzono, że ich moc związana z kiełkowaniem ziarna pozwoli także nieboszczykowi ożyć w zaświatach. Opisy wykonywania i wykorzystywania mumii zbożowych podczas święta Ozyrysa zachowały się w kaplicach z okresu ptolemejskiego poświęconych Ozyrysowi, znajdujących się w świątyni Hator w Denderze i w słynnej świątyni Izydy na wyspie File. Druga sala, która właściwie jest przejściem pomiędzy pierwszą a trzecią salą, może się poszczycić przede wszystkim wspaniałą kolekcją monet, głównie z okresu ptolemejskiego, a także różnorodną kolekcją ceramiki, w której w skład wchodzą nie tylko naczynia, ale różnego rodzaju ostrakony, których starożytni Egipcjanie używali do robienia notatek, spisywania listów i tym podobnych rzeczy, z racji tego, że papirus był znacznie droższy i trudniej dostępny. Natomiast, jeśli chodzi o ostrakony, wystarczył kawałek wapienia czy potłuczonego naczynia, no i oczywiście rysik oraz inkaust. I w taki sposób mogliśmy zapisać wiadomość czy listę zakupów. Współczesny, ale marnie namalowany. Ja maluję ładniej. Po przejściu drugiej sali przechodzimy do trzeciej, która swoim wyglądem przypomina bardzo pierwszą salę, jednak jest od niej znacznie większa i znajdują się tam przede wszystkim zabytki większe gabarytowo. Podobnie jak pierwsza sala, jest utrzymana w tonacji i kompozycji półmroku, przez co jest niezwykle klimatyczna. A spacerując po niej, szczególnie samemu, jak udało się to mnie, można poczuć prawdziwą magię starożytnego Egiptu. Jednak, żeby znaleźć się samemu w muzeum, trzeba po pierwsze wybrać się poza sezonem, a po drugie w dzień, który nie jest dniem darmowym, jako że według polskiego prawa wszystkie muzea mają być za darmo udostępnione dla zwiedzających przez jeden dzień w tygodniu. W różnych muzeach są to różne dni, w zależności od ustaleń dyrekcji danego muzeum. Co do odwiedzania muzeów poza sezonem, to niektóre są zamknięte, więc trzeba zazwyczaj się zorientować na stronie danego muzeum, czy jest ono otwarte w miesiącach od października do kwietnia.
Jestem teraz w Muzeum Archeologicznym w Krakowie i powiem wam, że nie ma tutaj dosłownie nikogo poza osobami, które tutaj stróżują, pilnują zabytków i po prostu obcowanie z tymi zabytkami, z tymi ludźmi dosłownie, bo tak jak widzieliście tam przedtem na filmie, tutaj są też mumie, więc można powiedzieć, że z tymi ludźmi sprzed wieków, no to naprawdę jest coś niesamowitego, niezwykłego. Jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem i można powiedzieć, że aż czuję się obecność tych starożytnych duchów tutaj, że ci ludzie, starożytni Egipcjanie, są razem z nami tutaj podczas tego zwiedzania. Poza samymi mumiami można również zobaczyć ich zdjęcia rentgenowskie, a także rekonstrukcje twarzy stworzone przez kryminologów. Jednak nie pokażę wam ich wszystkich z racji tego, że muszę was jakoś zachęcić do odwiedzenia tego muzeum i do zobaczenia tego wszystkiego na żywo, ponieważ film nawet w ćwierci nie oddaje tego, co przeżywamy i widzimy, kiedy znajdujemy się tam na żywo. W samym centrum trzeciej sali znajduje się wielki sarkofag wykonany z drewna, który należał niegdyś do żony kapłana Amona z Karnaku, kobiety imieniem Nesi Honsu. Sarkofag jest datowany na czasy 21 dynastii i został do Polski przywieziony w 1907 roku przez Tadeusza Smoleńskiego. Sarkofag ma złotą maskę, a mumia niegdyś była pokryta kartonarzem, który możemy zobaczyć obok. Poza tym w Muzeum Archeologicznym w Krakowie warto również zobaczyć inne wystawy, których tutaj wam nie pokażę, ponieważ ten film dotyczy stricte samego starożytnego Egiptu, ale chociażby wystawę poświęconą starożytnym Inkom, czy również fascynującą wystawę dotyczącą pradziejów Polski. Teraz jesteśmy przed Arsenałem Muzeum Czartoryskich i będziemy zwiedzać wystawę Źródła, Galeria Sztuki Starożytnej, o której pisaliście mi pod ostatnim filmem na temat wycieczki i zabytków egipskich z Warszawy. No więc zwiedzajmy. Jak już wspominałem, wystawa stała dotycząca sztuki starożytnej mieści się w Arsenale Książąt Czartoryskich nieopodal Bramy Floriańskiej. Obejmuje ona ponad 1000 różnych obiektów pochodzących z Grecji, Italii, Egiptu i Bliskiego Wschodu. Trzon owej kolekcji stanowią zabytki z kolekcji księcia Wacława Czartoryskiego pozyskane w drugiej połowie XIX wieku, głównie na aukcjach w Paryżu, od włoskich antykwariuszy i pośredników w Egipcie. Sama nazwa owej wystawy, czyli Źródła, to nawiązanie do znaczenia starożytności w dziejach cywilizacji europejskiej, której jesteśmy kontynuatorami. Spośród zabytków egipskich wyróżnia się sarkofag z kartonarzem i mumią Asetmenachbit oraz sarkofag drugiej kobiety imieniem Tehenmeti. Wyposażenie grobowe i przedmioty kultowe obejmują stelle grobowe, kamienne i drewniane, w tym także stellę nomarchy Górnego Egiptu imieniem Merer, który swój urząd obejmował w latach 2155 a 2040 przed naszą erą. Zespół fragmentów papirusów z tekstami Księgi Umarłych, fragmenty tkanin grobowych, naczynia kanopskie na wnętrzności wyjmowane podczas mumifikacji i skrzynie grobowe, figurki uszepti, rzeźby drewniane i brązowe, naczynia kamienne, przedmioty kosmetyczne, kosze i nawet sieć rybacką, biżuterię, amulety, skarabeusze oraz 3 mumie zwierzęce i 2 sarkofagi zwierzęce.
I powoli zbliżamy się do końca dzisiejszego odcinka. Jeśli wytrwałaś bądź wytrwałeś do końca, koniecznie zostaw komentarz, jaki z egipskich zabytków, które pokazałem we filmie, podobał Ci się najbardziej. Według mnie była to niewielka statuetka bastet z brązu znajdująca się w Muzeum Czartoryskich. Było w niej coś naprawdę magicznego. Na koniec chciałbym jeszcze zaprosić do odwiedzenia karty Społeczność, gdzie dzielę się z Wami różnymi ciekawymi zdjęciami oraz informacjami, a także do sprawdzenia mojego drugiego kanału Objęcia Mroku.